Ale żeby się tym opiekować i móc jechać, trzeba zgodzić. Osoby, które pomimo bardzo widocznych i czytelnych znaków drogowych będą poruszały się pasem ruchu wydzielonym dla busów i taksi, mogą spodziewać się, jeżeli zostaną zatrzymani przez policję, karę w wysokości 100 zł i jeden punkt karny, który zostanie dopisany do ich rejestru. Wiele osób, które jeździły tu, jeżdżą na pamięć i będziemy musieli częściej wystawiać patrole policyjne, które będą pouczały, informowały, przypominały o zasadach ruchu obecnie obowiązujących, tak żeby pomysł na szybkie przemieszczanie się autobusów był skuteczny.